Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gry Zagrajmy w Rage 2. Dzisiaj sobie zrobimy arenkę, tutaj co byliśmy Mutanty TV, sklep z nagrodami i tak dalej. Możemy przemalować sobie bronię, ale potrzebujemy 2500 tych kołów czy mózgów mutantu, czy coś tak, coś w tym stylu. Zróbmy sobie na razie na normalnym poziomie. Pierwszy raz w MBTV. Zacznij tu, bez specjalnego wyposażenia. Walczy z Sejusem, który masz. Walczy z Szajcem, który masz. Dobra. Zróbmy. Lecimy. No właśnie po nich. Tu mamy w sumie żetony. Jak jest? Zobaczymy. Zbieramy wszystkie żetony. Dobra. Kombo. Aha, nie mamy naboi. To nie dobrze. Dobra. Karabinu się przyda amunicja, bo nam się skończyło wszystko, cała amunicja. Się skończyło. Co dalej? Aha! Areny. Druga arena, dobra. Zobaczcie. Aha. Wow! Dawaj po kolei, lecimy. Czekaj, no musimy pieniądze zebrać, żetony.
No, a część tam zebraliśmy. Dobra. Lecimy na arenę trzecią. Granaty to nie. Gdzie jest amunicja? O, dobra, mamy amunicję. Do karabinu. Dobra, arena trzecia. No dobra, zapraszam, zapraszam. Zbieramy żetony. Strzał w głowę. Dobra, zbieramy żetony. Następny. Dobra, zbieramy żetony. Czekamy. Dobra. Wszystko. Mamy to. Lecimy na kolejną arenę. No, chciałem zobaczyć, jak to tu chodzi. Lecimy spoko. Fajna arenka. Podoba mi się. Co tu? Zapraszam, następny. To, to. Dobra, leży.
Dobra, lezą. Premia czasowa, 1000 zabójstw, 95, strzały w głowę 8, agresja 4, zabójstw combo, celność 5, nagroda 1600. Spoko. Chyba dobrze, nie? Jeżeli macie Rage'a 2, to napiszcie, jak wam poszło w komentarzach, jakie mieliście wyniki na normalnym poziomie, bo ja akurat teraz robię na normalnym poziomie. I jestem ciekawy właśnie, jak wam poszło. Dobra, wszystko mamy. Lecimy. Tutaj nic nie ma, dobra. Jedziemy. Mamy to? Gotowe. Wiesz, skasować do roboty. No idziemy. To ładnie. Cóż, i to by było na tyle. No. I to by było na tyle. A, młodzieńczy wigor, to podniecenie, prawda? Pragnienie, by zabić więcej? Nie krępuj się. Okej, dobra. Czyli jak mamy już... Takie! No proszę! Urodzona demolka powraca! 2100. Oglądałem właśnie powtórki i zastanawiałem się, kiedy mi się wtarabanisz do sklepu. Witaj! Dajmy trochę tych żetonów, co? No, potrzebuję 2,5. Średnio, dobra. Spoko. Ogarniemy sobie to potem. Dobra, to to mamy. Lecimy po misję główną. Naszym nowym Monster Truckiem. Nawet nie wiedziałem, że go mam. Niech mnie ściśnie. Nicholas Rain był tym bogiem śmierci. W sumie ma sens, że młotki tak myślały. Dobra, zrobimy sobie misję główną. Znaczy, na razie jedziemy porozmawiać. Ogarniemy sobie. A jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jak jesteście nowi, a wam się podoba. I piszcie komentarze, jak wam się podobało. A my sobie ogarniemy, tu porozmawiamy. Kogo ja widzę? No, sytuacja na farmie opanowana? Jest bezpiecznie, ale mam nadzieję, że nie planowałaś aresztowań. Nie aresztujemy bandytów. Dobra robota. Vineland musi być dumne. Do zobaczenia. Okej, dobra. Cześć. Mamy. Czeka tu na ciebie. Hej, hej! Witam ponownie u Fangi. Kupmy ten modyfikator. Zapraszam znowu. Modyfikator rdzenia. Aha, to jest ten modyfikator. To tam sobie mogę... Nie, ja to nie tak powiem. Trochę kasy na to pójdzie, ale nie. Nie mogę znieść, że ten zmutowany pajac wciąż tam morduje.
Ktoś powinien go powstrzymać. Raz na zawsze. Luke nie żyje. Powinnaś wiedzieć. Nie żyje? Nie do wiary. A ja mogę ci zaoferować tylko wdzięczność. Spoko. Rozjebałem go. Lubisz rozwalać łby mutkom? Jeśli tak, to radzę ci pogadać z Desdemoną Cold. Poznałem ją. Barwna postać. Co nie? Naprawdę wyjątkowo wyjątkowa! Okej, dobra. Z tym już gadaliśmy, dobra. Nie zadzieraj do ze mną. Wiem co i jak. Dobra, to... Aha. Znam to spojrzenie. Mogę pomóc. Pytaj. Od ciebie już wszystko kupiłem. To raczej już mi nie pomożesz. A ja muszę iść do... Do warsztatu. Hej, Walker! Tu na dole! Pogadajmy. No dobra, jaki masz problem? A taki, że Gulo zniknęła. A bez jej informacji jesteśmy jak dzieci we mgle. Jak to? Widzisz? Zakłócacz pozwoli ci przejść kontrolę bezpieczeństwa władzy. Ale żeby działał, muszę zsynchronizować go z aktualnym systemem ochrony. Wysłałem Gulo na zwiad i słuch po niej zaginął. Tuż przed twoim przybyciem dostałem to. W końcu jakaś wiadomość. Marsz, tu Gulo. Namierzyłam starą norę władzy. Mogę chyba użyć łącza, żeby dostać się do ich sieci. Dowiedzieć się, jaki mają system ochrony. Ale nie jest całkiem różowo, Marsz. Po wzgórzach kręcą się ukryci nieśmiertelni. Szukają technologii i ofiar. Nie wychylam się i obserwuję sytuację. Mamy tu plugawego zbiega! Bracio! Do PNL z nią! Marsz! Ukryci nieśmiertelni to banda chorych gnojów. Torturują ludzi dla zabawy. Potrzebujemy współrzędnych tej nory. I wolałbym nie stracić swojego najlepszego szpiega. Zdradzę ci sekret. Nie są wcale nieśmiertelni. Giną jak wszyscy. Uratuję ją. Powodzenia. I przyprowadź ten zabity kłębek nerwów z powrotem, dobra? Spoko. Załatwię to. Nie ma problemu. Już idę, to ogarniam. Dobra, gdzie ta misja? A to tutaj jest. A to tam byłem już. Przecież rozjebałem ich tam wszystkich. No dobra. Pojedźmy po nią. Po Gulo. Monster Truck spoko. Podoba mi się, ale wymienię chyba na tamte autko, bo jest szybsze. Trochę wolny. Fajnie wygląda, powiem. Ale trochę powolny jest. Piszcie w komentarzach, jakim autem mam jeździć. Czy mam jeździć Monster Truckiem, czy tym swoim klasycznym autem. Co wybierzecie? Aha, tu mamy kolejne dwa. No dobra, dobra, dobra. No. Zbliżam się do nory brzytowników. Świetnie. Gulo ma przy sobie Locus. Narzędzie pracy każdego handlarza informacją. Emituje sygnał, który wykryjesz na tej częstotliwości. Całkiem cwane. Dobra, dobra.
Dziękujemy. Dobra, ale ich już tutaj rozdupczyłem wszystkich w sumie. Się wydaje, że ona jest na górze. Czekaj, tutaj. Na górze. Musi być. Pojedziemy tam windą. Kopniemy. A to było dosyć ciężko, no. Szósty poziom mieli. Nie było za ciekawie, ale ogarnięte. Dobra, sygnał Gulo. Jest. Gulo. O kurwa. Nie żyje, ale wciąż wykrywam sygnał. Musiała połknąć Locusa. O fuck. Przykro mi, Gulo. Muszę narobić bałaganu. O fuck. Kurwa, w brzuch jej rękę włożył, ja pierdolę. Marsz. Dopadli mnie ukryci. Nie miałam jak uciec. Jestem zamknięta w bagażniku i nagrywam. Pewnie cię już nie zobaczę. Ale musisz wiedzieć, że jesteś chyba jedyną dobrą osobą, jaką znam. W Locusie znajdziesz współrzędne kryjówki władzy. Zrobię, jak mnie nauczyłeś, i go połknę. Mam nadzieję, że mnie nie wybebeszą. Nie wątpię, że namierzysz sygnał, żeby mnie znaleźć. Adios, przyjacielu. Marszal, złe wieści. Znalazłem Gulo. Nie żyje. Szlak. Będzie mi jej brakować. Adios. Do zobaczenia po tamtej stronie, przyjaciółko. Oddała życie za to. Za Locusa. Są na nim współrzędne kryjówki władzy. To ruszaj. Musimy dowiedzieć się, jakiego używają systemu ochrony. Robi się. Przynajmniej jej ostatni zwiat nie pójdzie na marne. Święta prawda. Będzie w tej walce stać u naszego boku. Aha, tutaj jest. Dobra, misję główną sobie zostawimy na później. Zróbmy sobie jeszcze te dwa znaki zapytania. Misje poboczne tutaj. Potem zrobimy sobie w kolejnym odcinku już misję władzy sygnał. Misję główną. Sygnał Gulo. Jesteśmy. Dobra. Szyniarki, pojemnik. Jedziemy. No, Dios. Dla was mam coś specjalnego. Zbieramy amunicję. Dobra, śmieci. Zbieramy wszystko. Amunicja. To mamy, to mamy. Ja
chwilą. Oj, tam, na ulach. Pierwszy pojemnik, a to jest tylko jeden. Pojemnik i skrzynia arki, dobra. Okej. Okay. 8 z 11. Ale czekaj, jeszcze wejdźmy sobie tutaj. Właśnie. Dalej. No i tak. Ogarnięte. Stacja benzynowa, rozjebani wszyscy. Super. Mamy skrzynkę. Dobra. Mamy ogarnięte. Dobra. Tutaj gdzieś były pociski do karabinu, naboje. Tutaj właśnie. Dobra. Przyda się. Dobra. Lecimy tam. Gdzie mój monster? Tam jest monster, tak. Bierzemy go i lecimy. Fajny jest, tylko że wolny. Powolny jest. Ale piszcie w komentarzach, jakie małpki mam jeździć. To jeżeli wybierzecie Monster Trucka, nie ma problemu, będę jeździł Monster Truckiem. Jeżeli wybierzecie tamto autko, będę jeździł tamtym, nie ma problemu. No dobra, jestem na miejscu, gdzie to jest? Ale stój. To jest tu, a to jest tam. Kurwa, na górze. Dobra. Podlećmy sobie tutaj. Tak, to jest tu. No, to musi być tu. Może tu nic nie ma. Tak trochę średnio. Tam jest kolejny. A jest tu faktycznie. Dobra. Zbieramy. Komponenty elektryczne. Jak najbardziej się przyda. Jeszcze nie wiem do czego, ale się przyda. Dane wywiadowcze. Mopsy. Dobra, mamy. Okej, tam mamy kolejny, ale polecimy sobie w drugą stronę. Kryształki. Dobra. Się przydadzą. Lecimy sobie tam jeszcze. Tam mamy jeszcze jeden znacznik zapytania. W sumie jest niedaleko. To możemy sobie zrobić od razu. No chodź, 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 chodź. To jest tutaj na górze. Tu sobie ogarniemy to. Kolejny zapis w kieszeni. Uhu, na ziemi. Już taką dziurkę się przyciśnie. Myślałem, że naokoło trzeba będzie biec. Dobra, okej. Dane wywiadowcze. Czas na demolkę.
Okej, okay. Ja sobie to jeszcze przeczytam po tym, a wy sobie to zatrzymajcie. I możecie sobie na spokojnie przeczytać. Zbliża się rozumna forma życia. O! Gruczoł życia. To chyba to potrzebujemy, te gruczoły. Żeby wymienić na te całe monety. Dobra, wejdźmy sobie jeszcze na górę. Zobaczmy, czy tutaj nie ma skrzyni, ale pewnie będzie. Dobra, wejdźmy na górę. Jest kamiennik. Ogarnięte. Dobra, mamy kamiennik. Mamy w sumie wszystko już. Dobra, to mamy. Dalej tutaj. Jeszcze mamy jeden znak zapytania. Sobie już ogarniemy. Żeby się nie zajmować na tym odcinku, ogarniemy sobie misję główną. Tylko szkoda, że nie ma właśnie tej szybkiej podróży, tylko trzeba wszędzie jeździć. Ale w sumie to i też dobrze. Z jednej strony, bo nie przeoczymy dużo rzeczy, na przykład jakieś zapytania, których na przykład się nie pojawiają, nie można na przykład kupić mapy do tego ani nic, chyba że będzie potem można kupić mapę. To na przykład od tamtego gościa w klubie, co kupiliśmy mapy, które nam pokazywały, gdzie znajdują się posterunki, obozy bandytów. Wiadomo, nie było tego dużo, ale część rzeczy jest na mapie. Więc w sumie może i to dobrze, że nie. Kurwa. Że nie ma. Szybkiej podróży. Ale. Nie. Kurwa, nie spadaj tak szybko. Dobra, zbieramy. Wszystko. Dobra, to jest na górze. Albo i nie. Ale. Czego pyskujesz? I to jest tutaj. Czwarty poziom. Niebezpieczny parking. I headshot. Bang. Bang. Headshot. Tak? A ja mam jakąś inną drogę. Mi się wydaje, że... No się może nie boicie, ale... Nie macie najmniejszych szans. Bang. Jeszcze ktoś? No nie. Nie, jest jeszcze jeden. Nie, nie ma nikogo już. Dobra. Zbieramy śmieci. Mam pojemnik. Cztery pojemniki. Okej. Naboje najbardziej się przydadzą. Dobra. Amunicję mamy fulla. Mam kolejny pojemnik. Kolejny pojemnik. Dobra. Dobra, takie farta. Że nie mogę fału użyć. To już było połowę. Ale dosyć szybko ich zabijam. Prawie same głowy. Więc. Dobra, mamy wszystkie pojemniki. Dobra, mamy ogarnięte. Mamy ogarnięte, w sumie dosyć dużo już. Ale ta mapa jest zajebiście duża. O, tu mamy kolejny sklep. Dobra, to sobie ogarniemy.
kiedyś tam. Dobra, najpierw zobaczymy, zbadaj porzuconą bazę władzy. To sobie zrobimy, ale już w następnym odcineczku. Ja sobie to zaznaczę na mapie. No i jak będzie coś, jeszcze jakiś znak zapytania albo jakiś obóz bandytów po drodze, to na pewno ogarniemy. To też. A jak na razie to sobie kończymy. Zbierzmy jeszcze amunicję. Dobra. Skończymy sobie tutaj. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał materiał. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli jesteście nowi na tym kanale. Zostawcie subskrypcję i dzwoneczek, jeżeli chcecie śledzić mój kanał i moje dalsze filmy. I co? Widzimy się w kolejnym odcineczku. Zostawcie komentarz. Piszcie, jakim autem mam jeździć. Czy mam jeździć Monster Trucking, czy tym mniejszym. Jest trochę szybszy. No i w sumie też go ulepszyłem. Tam mam w sumie rakiety. Monstera bym musiał ulepszyć teraz. Ale to nie ma znaczenia. No. Nie przedłużając. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Hej.